Dzięki Microsoft 365 wykorzystujemy narzędzia i aplikacje, które ułatwiają nam studiowanie. Kalendarz w aplikacji Teams. Wystarczy w niego kliknąć i sprawdzić kiedy, z kim i jaki ma się przedmiot. Dla mnie to super rozwiązanie. Klikam dołącz i już jestem na zajęciach. Zajęcia online mają przewagę nad zajęciami stacjonarnymi, ponieważ student może odtworzyć je później z nagrania. W Microsoft Teams mogą sprawdzić, kto uczestniczy w zajęciach. Moim studentom tworzą wspólne pokoje do prac grupowych. W aplikacji SharePoint czy OneDrive umieszczam pliki do pobrania. Wykorzystując Whiteboard, urozmaicam prowadzone przeze mnie ćwiczenia czy wykłady. Często pracuję w podgrupach. Każda z nich ma swoje cele do zrealizowania. Wykładowca w każdej chwili może dołączyć do naszego pokoju i nam pomóc. Praca w chmurze jest bardzo prosta. Wszyscy widzimy dokument, nad którego treścią pracujemy i każdy w dowolnym momencie może go edytować. Do przedstawienia swoich pomysłów możemy wykorzystać również aplikację Sway, dzięki której przygotujemy atrakcyjną prezentację. Microsoft 365 ma wiele ciekawych narzędzi, takich jak Outlook, OneNote czy Forms. Dzięki tej ostatniej aplikacji mogę w szybki sposób sprawdzić, czy studentom podobały się zajęcia. Możemy pracować zespołowo, nie będąc razem w jednym miejscu. Możemy w prosty sposób uczestniczyć w zajęciach online i udostępniać pliki pakietu Office. Możemy pracować z dowolnego miejsca, używając różnych urządzeń. To komfort i wygoda. Możemy współtworzyć dokumenty w czasie rzeczywistym.